Hej, cześć, witajcie, z tej strony Dawid, witam was w kolejnym odcinku z Workers and Resources: Soviet Republic. Aha, ja widzę, że coś sobie testowałem i nie, chyba tego nie skasowałem. Dobra, to ja to wykasuję na początek. Tak, sprawdzałem, czy tutaj jakbym zrobił sobie po prostu przejazd na drugą stronę, to czy by to się tak pomieściło. A chodzi oczywiście o to, że tutaj też w sumie mogłem to zostawić już. Dobra, nieważne. Pewnie i tak to odbuduję, ale troszeczkę inaczej jeszcze, bo generalnie to bym chciał tutaj zrobić takie odejście, prawda? I myślę, że tutaj moglibyśmy ogarnąć tak wstępnie, bardzo wstępnie, miejsce, w którym będziemy stawiać po prostu pierwsze biuro budowy. I tyle. Dobra, teraz tak. Pierwsza rzecz, tutaj przebudujemy sobie troszeczkę to miejsce, ponieważ ktoś mi uświadomił, że w sumie, no to jest ok, ale odwrócimy to. A dlaczego? Ano dlatego, że jak zrobi nam się tutaj kolejka jakaś większa, będziemy, lekko mówiąc, w dupci. Z tego względu, że tutaj się zrobi kolejkę, to się wszystko zakorkuje. A jak zrobię to na odwrót, prawda, tutaj jakoś tak i tak, może jeszcze kawałek przedłużymy, prawda? Oj. O. Tak jak teraz, prawda, to tu wszystkie pojazdy będą stać, prawda, a tu będą wyjeżdżać. I to będzie bardzo dobra sytuacja dla nas. Czyli jedziemy po prostu w drugą stronę i tyle. Ok, i to już zaplanujemy. I wtedy nawet mamy o tyle ciekawy efekt, że jak ja bym to zrobił w tą stronę, żeby jechali tutaj, wjeżdżali i tu ciach, no to wtedy mamy taki problem z takim, można powiedzieć, wąskim gardłem, prawda? Czyli no, sytuacją, w której pojazdy, które będą wyjeżdżać, będą się blokować o te, które wjeżdżają, więc to też nie jest dobre. A w tym momencie, jak oni tutaj skręcą w prawo, to tu jadą i ci nawet wyjeżdżając w lewo nie wchodzą w kurs kolizyjny z nimi, więc nawet jeżeli tutaj by naprawdę bardzo dużo pojazdów przyjechało, w co raczej wątpię, żeby aż tak się miało to zapchać, no to wtedy nie będziemy mieć jakiegoś szczególnego problemu. Dobra, ogromne pomniki, bo tu widzę się beton już... No tak, bo ja sobie poza nagraniem jeszcze klikałem. Beton się ogarnął, dobra. Aha, tu się nie tego... Tu chyba już... Nie wiem, czy jeszcze na odcinku, czy już poza nagraniem klikłem, żeby się nawozy nam ogarniały. W każdym razie widzę, że spokojnie wszyscy jadą siać, orać. Aha, tu jedzie nawozić jeszcze. Tym zwykłym nawozem. Dobra. Także tu powoli się pola sieją. Tu już nam się kończą płody rolne. No, praktycznie i tak, rzecz biorąc, z tych wszystkich 32 pól, nawet jak zbiorę wszystko, to mam na około pół roku płodów, jeżeli będzie to wszystko działać na pełnych obrotach. No dobra, teraz tak, już mam odblokowane pojazdy, te, które chcę, czy nie? Jeszcze chyba nie. Dobra, czyli jeszcze chwilę się wstrzymamy z czymkolwiek tutaj. Ok. I tyle. Teraz tak, tak się zastanawiałem, bo bym sobie chętnie na przykład tutaj zrobił taką odnogę, prawda? Z racji tego, że tu i tak nic nie będzie. To sobie zrobimy... może bliżej delikatnie tą odnogę. Na przykład tutaj, żeby... Jeszcze bliżej może? Już byłoby tutaj. Nie, bo chodzi mi to, żeby tutaj z dwóch stron... Chyba, że to się zrobi tak elegancko, jak ja chcę, tylko... Dobra. Tu. Niech będzie tutaj. Może mi się tylko tak wydaje, że to się nie zrobi, a to się elegancko zrobi, bo tu jest kwestia tego, że może tu jest po prostu skrzyżowanie i dlatego się tak nie chce. I w sumie jak tak sobie myślę o tym węglu, to ten budynek trzeba by zburzyć i postawić jeszcze raz. Razem z tą drogą. Za to może od razu machnę, żeby później na tą drogę mieć tutaj taki, wiecie, ogląd. Okej, czyli tak, rozbiórka. Trochę niepotrzebnie, kurczę, to... Nie, bo wiecie co, to jest tak, że jak człowiek wpadnie na pomysł, to musi go wykonać po prostu czasami. Wykonaj za ruble, niech będzie za ruble. Już mogłem za dolary w sumie. To rozbierzemy za dolary. Dobra, i teraz stawiamy to jeszcze raz, tylko na odwrót. Materiały sypkie, tak. O, właśnie, o to chodziło. Dobra, ciach, czyli tu będzie wyjeżdżać, a nie wjeżdżać, dobra. Ja teraz sobie mogę to przedłużyć, tak, powiedzmy to tak. I tutaj ciach. Myślę, że aż tyle ciężarówek nie będzie, żebym miał tutaj tyle węgla mieć, ale dobra. Lepiej to zrobić troszeczkę większe, aniżeli za małe. Więc machniemy to tak, żeby to zaplanować. Tutaj drogę podciągniemy jeszcze. I teraz jedna ważna kwestia. Tutaj powstanie terminal kontenerowy w przyszłości. Ja go na razie tylko i wyłącznie postawię, tak żebym miał ogląd, tak jak powiedziałem, na to wszystko. Prawda? Czyli ja go postawię, powiedzmy... Mogę trochę ścisnąć go w sumie. Powiedzmy, że tutaj go postawię, zaplanuję. Tym bardziej, że tak jak mówię, tutaj dalej już nic nie będzie, a tu będą kontenery na pewno. I wtedy mamy fajną sytuację. Tu sobie doprowadzę dwa tory. Jeden tor pójdzie właśnie na kontenerówkę, a drugi tor pójdzie na stację wyładunku do węgla. I to będzie, myślę, bardzo fajnie rozwiązana sprawa wtedy. Teraz zrobimy tak i tak. I tutaj elegancko będą mogły dojechać pojazdy, które będą te kontenery przywozić do wywózki za granicę. Co jest paranoją? Ja tutaj mam przecież bardzo blisko no, skład celny, więc teoretycznie ciężarówki, które będą się gdzieś tutaj ładować kontenery, prawda, w tych okolicach, mogłyby teoretycznie rzecz biorąc od razu się tam wywieźć, no ale cóż, no tak wymyśliłem. Także no nie poradzę. A propos kontenerów, to jeszcze tak się zastanawiałem. O, co ja tu mam? Loading containers, unloading containers. Liquid to nie. Miejsce z ładunku kontenerów. O, to jest też fajne. Ale ja bym chciał takie zwykłe jednak. I te kontenery do takiego, wiecie, centrum dowozić. A czy to by mi się tutaj zmieściło gdzieś? No teoretycznie rzecz biorąc, jakbym tę drogę trochę skasował, to by mi się zmieściło gdzieś tutaj. Albo tutaj, ewentualnie. Ewentualnie jakbym... Nie, no tutaj to odpada w ogóle, się nie zmieści. Ale tu jakbym to skasował, to... Ej, teoretycznie tu się mieści, nie? I wystarczyłoby, żebym skasował ten płot. Go po prostu przeniósł do tyłu później. Chociaż tu nie będę miał pracowników. Kurczę. Najbardziej tu mi pasowało naprzeciwko tego w takim razie tutaj to strzelić. O, tu. Nie? I wtedy by mi sobie spokojnie doszli pracownicy, tym bardziej, że... No właśnie, 375 do 400 chyba metrów, czy jakoś tak mogą dochodzić? Więc spokojnie tutaj by mogli być. Dobra, tu nie będę nic stawiał, najwyżej później rozbiorę rzeczywiście ten płot i go przestawię gdzieś tam po prostu bardziej do tyłu, a tu postawimy to miejsce do ładunku kontenerów, tak żeby tutaj spokojnie wywozić te kontenery. No bo tak jak mówiłem, wracam trochę do pewnych założeń, czyli te kontenery będą jednak dość mocno przeze mnie wałkowane, tym bardziej, że nie chcę takiego dużego ruchu robić ciężarowego, żeby nie zatkać tutaj tej granicy chociażby. A ja wiem, że jeżeli będę bardzo dużo eksportował ciężarówkami, to do zapchania granicy po prostu prędzej czy później dojdzie, bo to jest no, niewykonalne, żeby nie doszło. Więc no, trzeba to jakoś tak zorganizować, żeby no, było dobrze, powiedzmy. Dobra. Teraz tak. Tu ostatnio postawiłem więzienie. I tutaj obok więzienia chciałbym postawić centrum budowlane. Tu zrobimy sobie takie zwykłe skrzyżowanie, prawda, które będzie po prostu odchodzić. I teraz stąd trzeba by tak to zorganizować, żeby stawić most. Tylko ja bym jeszcze może przedłużył tą drogę. Także to miało ręce i nogi. Powiedzmy z tego miejsca. Może być ten 50. Dotąd, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 50 i 50. No, tak by mogło być, czyli w sumie to tak na oko wyliczyłem nawet dobrze. Można powiedzieć. Dobra, to skasujmy ten kawałeczek, ciach. Zróbmy takie zaokrąglone, ładne tutaj. Ok. Ej, wow, to jest rzeczywiście tak bardzo na oko zrobione, ale bardzo trafnie. Tak. I tutaj w tym miejscu już by się zaczynał obszar zabudowany, żeby to miało ręce i nogi. Czyli postawimy tutaj znak. Ok. Wagon do zwojów otwarty. Ok. A, nie mam gdzie sprawdzić, bo chciałem sprawdzić, ile taki wagon kosztuje. Chociaż, a może mam? Mam. A, tylko do stali on jest. No właśnie, o to mi chodziło. No ciekawe. Ale 110 ton stali to tak sporo dosyć. Może przewozić. No spoko. Bardzo spoko. Dobra, teraz tak. Bierzemy tutaj, robimy oczywiście węzeł jako taki. No i ustalamy znaki, tak? Czyli w ten sposób. Ustępujecie i tak dalej. Ok. No tutaj są blisko dwa skrzyżowania, ale myślę, że tutaj nie będzie takiego dużego ruchu. Znaczy z tego skrzyżowania może być spory ruch. Z tego kolejnego już chyba tak niekoniecznie. Dobra, tak. Tak. To będzie w całości podporządkowana. Aha, tutaj znaków nie mam jeszcze. Tutaj znaki są. Tu znaków chyba nie mam. Dobra. Tu mam, ok. I się tak zastanawiałem ostatnio, kurczę, nad tym miejscem, bo on tak dziwnie się tu musi zachować. Aha. No dobra. Mniejsza o to, będziemy o tym myśleć później, bo tak się zastanawiałem właśnie, jak to rozwiązać, bo chociażby na linię tą drugą, to tak dziwnie to będzie wyglądać, jak on tak wjedzie mi tutaj na ten przystanek, prawda, i później, no właśnie, może ja bym to zmienił trochę, co? Przebudował to miejsce delikatnie. Tak nawet bym chyba musiał zrobić, żeby to miało takie, wiecie, ręce i nogi. Trochę większe. No. Tylko bym musiał tę drogę pokasować w cholerę od tego budynku. Ojejku. To mi się średnio podoba. Generalnie chodzi mi o to, żeby tu trochę przebudować. Ale tak jak ja tu widzę, to by nawet wyglądało, wiecie. Momento. No dobra, tak, było cięcie w międzyczasie. Jak ktoś się skapnął, to się skapnął, jak nie, to nie. Dobra, teraz tak, tutaj nadal jeszcze się szukają, tutaj zaraz możemy na kolejne badanie przełączyć się. Okej. Okay. No i kolejne wagony dostaliśmy, dobra. Ja bym chciał żubry dostać jednak, ale no dobra, niech będzie im na razie i to. I damy edukację dla najbardziej lojalnych jak na razie. Zaraz będziemy te wszystkie wskaźniki może przerzucać, chociaż właśnie lojalność wobec władzy mamy dość niską, przydałoby się najpierw pomniki jakieś postawić. Może ja bym się od razu tym nawet zajął, wiecie? I bym postawił tutaj pomnik, no, taką czerwoną gwiazdę bym dał, tutaj, prawda? Gdzie jeszcze taką gwiazdę można dać? Na przykład tutaj, naprzeciwko boiska, to już będzie bardzo dużo. I powiedzmy, że taką czerwoną gwiazdę damy naprzeciwko naszej partii. Ona mi się tutaj nie zmieści w żaden sposób, więc damy ją tutaj. No i dobra, i teraz ją pobudujemy za dolary. Tak, za dolary. Dolary się niedługo skończą, więc spoko. Wow, i ta jedna widzę, że dość daleko nawet sięga, więc spoko. Czyli tutaj teoretycznie rzecz biorąc zaraz powinniśmy z lojalnością trochę pójść w górę. No wiadomo, najwięcej lojalności na plus to da nam radio później. Aczkolwiek na razie to radio to tak ciężko widzę, żeby tutaj gdzieś stawiać chwilowo. Chociaż teoretycznie rzecz biorąc mógłbym je podstawić, prawda? Ale dobra, na razie trzeba by je odkryć jeszcze. To jest taki szczegół. Dobra, rozpocznij zaplanowaną budowę. Tutaj tego, ok. No i powoli trzeba będzie się tutaj przebijać, żeby to rzeczywiście miejsce uruchomić, prawda? A najlepiej również uruchomić byłoby to miejsce. Bo tutaj będziemy mogli sobie paliwo wyciągać. Tak, już sobie odblokowałem mapę geologiczną i tu mamy sporo tej ropy. No akurat trafiłem w miejsce, w którym jest ta ropa. A propos węgla, to węgiel jest tutaj kawałek dalej. I tutaj jest drugi węgiel. Jakby ktoś był zainteresowany. No czyli dość spory kawałek od naszego miasta. Ale myślę, że... Dobra, tak, jestem z powrotem. Miałem bardzo ciekawy domofon mi zadzwonił, tak. Z bardzo ciekawą rozmową. Ach, nie będę tego komentował, tak. Ludzie po prostu chodzą po domach i ludziom przeszkadzają. Dobra, mniejsza o to. Aha, ty widzę nawozisz cały czas jeszcze. A nie, siejesz. A, dobra, jest postęp siewu, rzeczywiście. Ciekawy jestem, czy oni tutaj, jak to wszystko zasieją, to czy oni pojadą z opryskami, tak szczerze mówiąc, bo no ciekawi mnie to po prostu. Byłaby to bardzo sympatyczna sprawa. I nie ukrywam, że chciałbym się tutaj tych pozbyć. Trochę. A, no i właśnie, tutaj jedno biuro trzeba by jeszcze tak... Skifa dołożyć, o właśnie, i dołożyć mu tak, załadunek tutaj zmieszanych i tu mam chyba zmieszane, nie? No to do 100%, ale tutaj łap go powyżej 50, żebyś tak nie jeździł, bez sensu też. Dobra, i zmieszane będziesz mi zabierał elegancko, dobra, bo to o to głównie chodzi. Nie wiem, czy te zabierzesz również. Tych chyba nie zabierzesz. Chyba że jednak jakimś cudem, ale... No nie, zabrał też. No i spoko. Czyli tym się nie będziemy musieli przejmować. Bardzo fajnie. Bardzo sympatycznie cieszy mnie ta wiadomość. W każdym razie chodziło o to, żeby tutaj te zmieszane zabierać, żeby no nie blokowało się to i pracowało cały czas. A tutaj te zmieszane i tak są, że tak powiem, w trakcie ogarniania się. No tutaj tych niebezpiecznych za dużo nie mamy na szczęście, także to jest spoko. Ale i tak trzeba będzie coś pomyśleć na temat, kurczę, tych śmieci niedługo. Tym bardziej, że zaraz sobie zajmę całe miejsce, takie wiecie, w miarę blisko miasta i nie zrobię nic. No dobra, trudno. Będziemy o tym myśleć później najwyżej. Dobra. Tu zakończyły się prefabrykowane. Może jeszcze odblokujmy trwałe prefabrykaty, żeby móc jeszcze wyższe budynki stawiać. Chociaż to, na razie mi się chyba to nie przyda. Bo ja i tak myślałem o takich, wiecie, jakichś takich nie za dużych tych budynkach. O, to... O. No to ciekawe. Że takie budynki mam, kurczę, w standardzie. Widzę, że sporo tego pododawali. No ale to i tak nie zmienia faktu, że trzeba coś takiego, wiecie. No właśnie. Wow. O, tam taki na 400 nawet. No na 730 też, chyba go zresztą budowałem kiedyś. No sporo kosztuje, ja go chyba za ponad milion nawet stawiałem. Wtedy pamiętam, już po tych inflacjach wszystkich. No ale on dość spory jest, nie? Ale... również sporo chyba kosztował, nie? No bo samych roboczo dni 7,5 tysiąca, sporo betonu, sporo prefabów. No reszty części tak mniej już, nie? Ale... No... Trochę jednak. Dobra, mniejsza o to. Teraz będę, kurczę, budynki przeglądał. Chociaż, no, powiem szczerze, żeby się przydało powoli jakieś budynki poprzeglądać i zacząć budować. Chociażby po tej stronie, ponieważ zaraz będzie mi mały problem. Gdyż, ależ, no, zaczyna nam się kończyć trochę miejsce. Znaczy w sumie już nam się skończyło miejsce na pracowników. Trzeba by jakieś bloki pobudować i powoli coś działać. I wiecie co? Ja bym tak, może powoli zaczął jakieś coś... No i właśnie, wiecie w czym jest teraz największy problem? Największy problem jest taki, że ja bym chciał od razu budować wszystko już sam. Jak najszybciej. Tylko do tego jest potrzebne nam właśnie tutaj to centrum. No i dobra, ja je postawię może po prostu od razu. Czyli tak, bierzemy sobie drogę jeszcze, przeciągniemy ją kawałek jeszcze tutaj. No i mój największy problem jest taki, czy ja chcę tutaj beton, betoniarnie stawiać i takie rzeczy, czy też nie. A w ogóle największy mój problem to jest taki, że tutaj mają iść tory. Ja muszę najpierw te tory zaplanować. Czyli tak, 50 metrów. 120 metrów, bo tak, bo tu musi długi pociąg wejść, więc trzeba to wyliczyć. 120, tu wchodzi chyba 20, jak mnie nie myli. To jest ta krótka, mała. 120, czyli 150, czyli jeszcze jakieś 300. Tam 200. 300. Mam 200. No 380. 400. No i powiedzmy, że 450 będzie tu. No i teraz którykolwiek z tych musi być też podciągnięty pod 400. O nie, mniej. Momencik, ile tu jest? Czyli tutaj wystarczyłoby jakieś 170 metrów. 20, 70. No powiedzmy, że zrobimy tutaj 150, żeby było to trochę dłuższe. Dobra. I teraz tego kolegę sprowadzamy do tego toru. Tu robimy rozjazd, dobra, ściągamy to tutaj i tutaj każdy dostaje ode mnie semafor. Tu jest wyjazdowy, tu czajnówka na wjazd, dobra. I teraz możemy to sobie jakoś tak podciągnąć. Najlepiej, żeby nie blokować się również z rafinerią. No wzdłuż pól może iść sobie, prawda? Dobra, tu jest niepotrzebne, żeby było rozdzielone. Tu, tu i tu też. Tu i tu też. Dobra. Tak samo tutaj, tutaj. Okej, dobra. Powoli ta cała infrastruktura się tutaj musi, wiecie, zaplanować i tak dalej. No i w tym momencie tutaj, jak już wiem, jak będą iść tory, to mam, powiedzmy, że jakieś tam pole manewru do tego, żeby coś tutaj budować, robić i tak dalej. Nawet tu mam jakiś taki fragment terenu, który teoretycznie rzecz biorąc mógłbym w jakiś sposób wykorzystać. Tak, ja po prostu zapcham tą mapę tak, że sam nie będę wiedział o co, po co, na co i dlaczego, ale chyba już taki mój urok po prostu. Dobra, ugasili, bo już miałem wątpliwości. Okej. No dobra. To jak wiemy, jak tutaj będzie szło to możemy sobie podciągnąć jeszcze kawałek drogę. A może nawet jeszcze kawałek i tutaj sobie odbijemy, zrobimy odbicie i tu postawimy dwa magazyny. Oczywiście dwa magazyny, które będą przechowywać nam co będą przechowywać? Będą przechowywać oczywiście to, co jest potrzebne nam do... Bo to większą chciałem właśnie. Jeden tutaj, drugi tutaj. Do. No do budowy, prawda? Chociaż zastanawiam się, czy skoro ja to tak buduję, to czy nie zrobić tego jeszcze tak i tak. Tak samo tutaj byśmy sobie zrobili to. Jakoś tak. Nie wiem, ile tutaj tych metrów wyjdzie. No też wychodzi 45 akurat. No dobra. W tym momencie możemy to skrócić, tu zrobić tak, I teraz trzeba będzie się dobrze zastanowić, z którego będzie mniej rzeczy potrzebnych. Bo tam, gdzie będzie tych rzeczy więcej potrzebnych, no właśnie, co to będzie więcej? W jednym będzie stal i deska, a w drugim będą prefabrykaty i cegły. Prefaby i cegły mogą być po prawej, bo będzie tego więcej szło. Desek i stali będzie mniej szło, więc kolejka może być krótsza. A tu będzie dłuższa kolejka, bo to będzie jednokierunkowe i tu będą jednokierunkowo wyjeżdżać. Ja sobie to od razu zaznaczę, czyli tu wjeżdżają, wyjazd, wyjazd, wyjazd. Ta musi być dwukierunkowa, dlatego że tutaj będzie odbicie i tu będą stałe biura budowy. Ok. Spoko, może to tak być. Nawet będzie to miało ręce i nogi. Czyli magazyny już mamy. No i tu będą w sumie i przywozić towar i wywozić, także... No mówię, prefabrykatów mi się wydaje, że będzie najwięcej jednak. I teoretycznie rzecz biorąc, to w to miejsce bym mógł tory podpiąć. Również. Tylko czy ja chcę to robić? Bo wiecie, teoretycznie rzecz biorąc, no to ja wiecie, podłączę tutaj się do tego toru, prawda? I żaden problem, nie? No bo co to jest za problem? Kwestia jest tylko taka, czy ja chcę tutaj się podłączyć z torami. I takie wiecie, gdzie cegły, dechy, znaczy no, cegły i prefaby po prostu przywozić koleją, czy nie. Ale wiecie co, z racji tego, że już mamy 30 minut nagrania, to ja się w tym momencie zakończę film i zastanowię się nad tym poza odcinkiem. Także dziękuję Wam za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, dawajcie do ulubionych, polecajcie, łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie wszystkim, cześć.